Martyna Kłakowska i jej występy i recitale. Już od bardzo wielu lat współpracuję z Martyną Kłakowską, pianistką gdańską, o wielkich już osiągnięciach artystycznych mimo bardzo młodego wieku. Dokonała ona już kilku premier z muzyką współczesną, że wymienię jedynie brytyjskich kompozytorów, z których muzyką możemy się dziś zapoznać, słuchając jej nagrań płytowych, promocyjnych, dokonanych w obu studiach koncertowych Radia Gdańsk. Także osobiście miałam tą wspaniałą możliwość zagrać z nią wspólnie premierę polską utworu na cztery ręce włoskiego kompozytora Andrea Ferrante w ubiegłych latach. Martyna zagra za moment swój pierwszy recital dyplomowy w Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Usłyszymy dzieła muzyki współczesnej, w których ta pianistka od wielu już lat czuje się doskonale. Jak ten czas szybko mija, że trudno już dziś nie wspomnieć także o naszych wspólnych z artystami tejże uczelni koncertach prapremierowych z muzyką Piotra Racherta. Wymienić chciałabym choćby jedynie Pawła Kuklińskiego, Błażeja Maliszewskiego, Tadeusza Samerka w kwartecie fortepianowym Lamento nagranym po raz pierwszy w historii muzyki w Concert Hall Studio S3 Radia Gdańsk. Także Dorota Dominiczak i Sylwia Kędzierska wraz ze mną nagrały na płyty promocyjnie radia Żyrafa Sentimentale Piotra Racherta na dwa flety i fortepian. Z łezką w oku wspominam również recital dyplomowy Sylwii Kędzierskiej, na którym grałam z nią wspólnie 16. sonatę Piotra Racherta. Och, miło powspominać. A dziś, już za moment, zagra Martyna. Zapraszam serdecznie do sali uczelni. Justyna Filip. Wybrałaś przepięknie i rozwinęła się tak, wiesz, dostałaś wielkich lotów, że dalej ci życzę sukcesu w całym, również w muzyce współczesnej.